Obywatel kontra prezes sądu, kto ma rację? Czy osoba reprezentująca władzę, czy człowiek, który rozumie tekst pisany i zna swoje prawa? W kolejnej potyczce prawnej Tomasz Hankus wygrał spór z prezesem sądu rejonowego w Opolu Hubertem Frankowskim. Wynik na dziś to 2-0 dla pana Tomasza. Jakiś czas temu Tomasz Hankus zwrócił się do prezesa sądu rejonowego w Opolu z zapytaniem dotyczącym obsługi prawnej tej zacnej instytucji. Prezes odmówił, ale Hankus nie dał za wygraną i sprawę skierował do sądu. No i wygrał po raz kolejny. No i działania sądu to według mnie to jest typowe takie, że nie można za bardzo nic urzędnikom, organom państwowym zrobić, bo wszystko pokrywamy my, czyli podatnicy. Czego tak naprawdę broni sąd rejonowy? No może koszty tej kancelarii prawnej zawarte w tych umowach. Zapytanie w sprawie kancelarii prawnej zostało złożone do prezesa sądu, ponieważ to właśnie na opinię wydaną przez tę kancelarię prawną powoływał się prezes w sprawie, którą również przegrał z Tomaszem Hankusem. No jest kompromitacja. Sąd znowu przyznał mi rację, tak jak w poprzednim przypadku, czyli zobowiązał prezesa do wydania tej informacji publicznej, no i zwrotu kosztów postępowania, czyli kwoty 100 zł. Przedmiotem informacji były umowy z kancelarią prawną, także to już jest orzeczone, że już w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, że to jest, nie ulega wątpliwości, że to jest informacja publiczna. Potyczki Tomasza Hankusa z przedstawicielami administracji i prawa chyba nigdy się nie skończą. W chwili obecnej pan Tomasz ponownie prowadzi dyskusję z samorządem gminnym w Nysie, tym razem w sprawie parkingu przy ulicy Kirii Skłodowskiej. Zdaniem Tomasza Hankusa pobieranie opłat na tym parkingu jest także nielegalne. Rozmawiałem ostatnio z przewodniczącym Rady Miejskiej i powiedział mi wprost, że burmistrz i cała komisja nie zgadza się z tymi argumentami, które ja przedstawiłem. Wygląda na to, że słuszność poglądów Tomasza Hankusa i tym razem będzie musiał stwierdzić sąd. Zdaje się, że urzędnicy z Nysy niczego się nie nauczyli z poprzednich potyczek prawnych. Cóż, osoby te nie ponoszą żadnych konsekwencji z powodu łamania prawa, czy to za parking, czy to za błędy urzędników. Za wszystko i tak na końcu zapłaci podatnik.